Śniadanie w koreczku. Ładować jakieś zakłady chemiczne, więc chyba na pewno jakiś granulat, prawie 23 tony. Nie wiem, kurwa, czy zdążę, bo chciałem prawilnie zrobić, rozładowałem się na innej pracy, a zostało mi, kurde, tam 50 minut jazdy chyba. No i teraz mam do celu 27, 35 jazdy, a to tak idzie. A 12. Co chwilę światełka, o, widać z fotoradarem. Ty, kobita mnie wywaliła autobusem. O, ty. No, żartuję. Dobra, lecę. Włączam timelapsa z tego przejazdu. Teraz mi się przypomina, jak jeździłem do Anglii w poprzedniej firmie. To bardzo często przejeżdżaliśmy tym tunelem, bo już jesteśmy w Antwerpii w ogóle, a to jest tunel Kennedy'ego. Czy nawet jak jeździliśmy do Francji w podwójnej obsadzie, tam na Bolonię, koło Calais, no to też jeździliśmy właśnie tym tunelem. Ja wyskoczyłem tutaj z A12 z bocznej, tutaj jechałem przez Antwerpię od Venlo, tylko tu wyskoczyłem przed całym tunelem, nie? Ale tam zawsze się, tak jak tutaj jest zakręt, idzie w lewo, to tak jeszcze dalej się szło w lewo, a ja idę pierwszym ringiem płatnym. Płatny ring. To tu? Czy nie tu? Panie, tu, jak nie tu? Tam wieczne korki, widać. Nic się nie zmieniło po drugiej stronie. Zresztą po tej stronie i też lubi tutaj stać. Dobra, ciekawe, czy ja znajdę te Heaven coś tam, kuźwa. Uwielbiam takie wielkie firmy. Takie wielkie firmy mają oczywiście swoje plusy, minusy, ponieważ zazwyczaj na takich wielkich firmach nie ma problemu z załadunkiem i na przykład z językiem, ponieważ bardzo dużo jest tłumaczone na większość języków i dostaje się mapki na załadunek. Więc po mapce można sobie dojechać na załadunek, po firmie się poruszać, po mapce wszystko wiadomo, gdzie się zgłosić, gdzie zaparkować, gdzie załadować, jak załadować, instrukcje. Także to ma swoje plusy, minusy. Podejrzewam, że tu też tak będzie, ponieważ to są zakłady chemiczne, więc bardzo duża firma. Podejrzewam, że jakiś BHP będę musiał przejść. Zobaczymy, nie ma co panikować. A tymczasem jedziemy dalej z tym timelapsem.
jak mówiłem, słuchajcie, załadunek w takich firmach jest bajecznie prosty, wszystko się potwierdziło. Podszedłem tylko do okienka, zapytałem się, powiedziałem, że mam ładować, gostek powiedział, a no to proszę do komputera wbić i później do ochrony. No to podszedłem do komputera, wszystko po polsku wbiłem jak trzeba, podszedłem do ochrony, dostałem mapkę, do którego miejsca mam się udać. Niestety na firmie nie można nagrywać, kategorycznie jest zakaz, tu aparat, fotografowanie, telefonowanie i tak dalej. Tutaj mam podjechać, czyli mam jechać tu, waga no, w prawo, wyjeżdżam tu, street D, 3284, magazyn, karta do otwarcia. No i dobra, jadę załadować, mówię, no kurde, kiedyś się naprawdę obawiałem takich firm wielkich, ale jak dla mnie, a nie, kurde, 15 minut przerwy, dobra, to nie ruszamy, bo mi później nie wystarczy czasu, żeby wjechać. Kiedyś, mówię, obawiałem się tego, obawiałem się takich dużych firm, ale kurde, tak naprawdę, wiecie co, zajebiście się ładuje w takich firmach. Nie mówię tutaj o molochach typu, nie wiem, Lidl czy tam Kaufland, ale mówię tutaj na przykład o zakładach chemicznych bardzo dużych, bo zobaczcie, to po prostu wydaje mi się, że to nie ma końca, ten zakład. I tak samo było na mapie Google. No i wszystko jest kurwa jasne. Tam się zgłosić do biura, tam podejść, tam ten. Ja idę się jeszcze, mam 15-14 minut, więc idę się jeszcze odpryskać. Przechodzimy na naczepę, żeby mnie nikt nie posądził właśnie, że nagrywam. Czekajcie, gdzieś sobie przypnę. Fajnie się okazało, 22 tony. Nie trzeba spinać, ponieważ gostek się zapytał, czy mam certyfikat XL. Mam, więc spoko. Nie będę musiał nic spinać, może tam ze dwa pasy. Teraz gostek się przede mną ładuje, Bułgar. No to powiedzieli, że o 12 zaczną ładować, no i może godzina, dwie, nie wiadomo ile to zejdzie, ten załadunek, dlatego ja już tutaj mam odpięte dwie strony i ściągam deski. Robię to po to, żeby było po prostu szybciej na załadunku. Dobra, wyłączam, bo mam tutaj do deski przymocowaną kamerę, wyłączam to. Fajnie poszło, bo na ten certyfikat XL, także samo ładowanie to mi zeszło z pół godzinki, nie więcej. Załadowałem te 22 tonki i lecę sobie, jednak okazało się, że mam prawie 700 km do celu, bo początkowo myślałem, że jest 600, no ale była trasa inaczej wytyczona, bo początkowo była trasa wytyczona przez Francję w dół, tak, nie? Do koło Strasburga. No, patrzę w zleceniu, kurde, w zleceniu jest, znaczy mi wychodzi, znaczy mamy tego ARS-a, nie? Ten cały system. I tam to jest o tyle zajebiste, że ja tam sobie wchodzę, na przykład oni mi piszą, jakimi trasami ja mam jechać. To znaczy nie muszę jechać tymi trasami, ale za te trasy mam zapłacone, za daną trasę mam zapłaconą. I tam mam tylko tak, A3, A6, coś tam i taka trasa wypisana, nie? Często jest ciężko mi to skumać, o co tam chodzi w ogóle, bo czasami na przykład są inne oznaczenia niż na mapie, bo gdzieś, nie wiem o co tutaj chodzi, no ale tak jest. Wtedy mam ten system tego ARS-a, wchodzę sobie w niego, no i tam mam tą mapę Hoxa, nie? I tam sobie patrzę, jak oni mi zaznaczyli tą mapę i to jest mi łatwiej, wtedy wklepuję w nawigację, patrzę, no to ta mapa, nie? No i tak sobie wklepuję w tą nawigację, patrzę, no ale kurwa 700 km, nie? No nie, no ustawiłem wszystko tak, jak oni chcą, żebym jechał. Patrzę w zleceniu, no też prawie 700 km.
No to kurde, piszę tam do swoich, no i oni się tam kurde namyślają, no faktycznie, dobra, zmienione są kilometry, leć przez Niemcy. Więc teraz kupiłem sobie winetę, winety kupuję na Eurowinietę, jest przez internet, łatwo, szybko. Mam kartę paliwową, ja korzystam z karty paliwowej z Logpaya, czyli ta niemiecka firma, w której mam Toll Collecta i niemieckiego i austriackiego. Mam też od nich taką kartę paliwówkę i kurde jeszcze, znaczy to jest taka karta, za którą mogę płacić myjnie, parkingi, gdzieś to było napisane, gdzie ja tą kartę wjebałem. Myjnia, parkingi, też mogę płacić za paliwo, no nie jest chyba, nawet za zakupy jakieś mogę ją płacić. Za żarówki, za płyn do spryskiwaczy, za autostrady, nie? I co? Tak, i tą paliwówką sobie wykupuję też winetki. Bo wtedy oni mi przysyłają fakturę normalnie na to i git. Wtedy sobie normalnie mogę to wszystko wrzucić w koszta i tak dalej i waty wyciągać. Także spoko. No i teraz kurde kieruję się w kierunku Holandii tam tym przelocikiem, nie wiem, ja tam chyba tamtędy nie jechałem, tu takim na samym dole Holandii taki przesmyczek taki do Niemiec, do Aachen, a może tam jechałem, ale kiedyś w nocy. No i jaki jest mój plan? W związku z tym, że mam 8 godzin jeszcze do celu, tu mam 3.40 jeszcze jazdy, więc tak planuję iść dzisiaj na te 3.40, tylko już nie będę kombinował, bo tak bym musiał pauzę dorobić, tak bym musiał jeszcze 2 godziny stracić na tym, a tak już o 18 zacznę pauzę, o 3 rano wystartuję, będę tam z samego rańca, zrzucę, załaduję i cipa, mam nadzieję, że na Berlin i to już będzie koniec, panie. A teraz puszczam wam timelapsa z tego przejazdu. Jestem na drodze numer 61 i zjeżdżam w dół Niemiec. Do celu pozostało mi jeszcze 400 km. No, kurde, wjechałem do Niemiec. Od razu trafiłem na korki. No i nie dojechałem do miejsca, do którego chciałbym dojechać. A chciałem dojechać tak, żeby mi zostało tyle kilometrów, żebym mógł dojść na 4,5 godziny. No i chyba niestety nie uda mi się dojść na 4,5 godziny jutro z rańca. Znaczy z rańca, będę startował jeszcze w nocy, o 2.40 będę startował. No i będę musiał zrobić jedną pauzę po drodze, także nie zajadę na 8, tak jak myślałem, tylko zajadę na 9. Chciałbym wam pokazać, jakie było jedyne miejsce, no dwa miejsca były, bo jedno auto, zaraz jak wjechałem, to zaraz wjechało za mną. To jest miejsce za dupami. To jest tak zwane miejsce za dupami. Jeśli ktoś mówi, że stoi za dupami, to właśnie tak to wygląda. Na normalnych miejscach stoją kierowcy, którym udało się dzisiaj w miarę szybko zaparkować. Natomiast tam na autobusach stoją ciężarówki, tu za dupami stoją ciężarówki. Podejrzewam, że tam z tyłu na osobówkach stoją ciężarówki. Tutaj już nawet się wzięli za to, bo zrobili tak, że takie kamienie położyli, bo nawet... A dobra, chodźmy tam. Wezmę sobie tylko peta, bo z ostatnimi czasy, tak jak sobie wychodzę na dwór i coś nagrywam, to biorę sobie peta. Nie polecam praktykować tego młodym ludziom, ale nie jest złe. O, tak stoję. Jak stoję?
Patrz jak działa kluczyk od DAF-a. Za którym razem? Za 50? Się zamknął? Idę się kawałek przejść, ale nie, że tam na jakiś spacer czy coś, tylko chce mi się lać. Cały czas przejeżdżają ciężarówki koło mojego samochodu i tak będzie na pewno całą noc. I tak takie dobre miejsce, że jest w miarę przejazd koło tego mojego samochodu. Kurde, auto mam 2 tygodnie czyste. Jutro dam Przemasowi, to nawet nie trzeba będzie na myjnie jechać. Opony fajne, czarne, niepowyjeżdżane po krawężnikach. Wszyscy stoją jeden na drugim. To jest parking właśnie niemiecki. O, widzicie, tak trochę blisko stoję, że jak będę wyjeżdżał za mocno skręcę, to mogę dupą zabrać te lory. Ale mówię, tam trochę cofnę do tego mana i delikatnie to jeszcze stanąłem przy takim krawężniku. Dobra, damy radę, co ty kurwa. Idę spać. Mam też dosyć na dzisiaj. Pracuję od godziny... A, jeszcze te papiery muszę poukładać. Pracuję od godziny 5. Nie śpię od godziny 4:30, więc... Też mi się należy jakiś odpoczynek, co nie? Także co, do jutra. 3:30, ja już mam pół godziny wyjechane. Powiem wam, że ja już tak nie pracowałem od zeszłego roku, od listopada na pewno. Kurde, tutaj się tak fajnie praca układa, naprawdę mówię to jako kierowca. Bardzo mi się fajnie pracuje tutaj. I naprawdę nocki mam przespane. W większości. Tak najczęściej się zdarza, że startuję gdzieś tak około godziny 5 rano. Natomiast dzisiaj zdarzyło się, że budzik miałem nastawiony na 2 w nocy. Pierwszy kurwa raz. I strasznie się nie wyspałem, ponieważ zatrzymałem się o godzinie 17:30. Zanim zjadłem, zanim się ogarnąłem tu ze wszystkim, to była godzina 22. A o drugiej musiałem wstawać. A 2:40 startowałem, także trochę... Ale dobra, dam radę. 340 km do celu. Dzisiaj znowu na 10 godzin. Znowu. Już w tamtym tygodniu szedłem na 2 razy na 10 godzin. Teraz wczoraj miałem plan, żeby iść na 10 godzin. W ogóle nie wiem, czy mnie kurwa widać tutaj. O, cześć. Wczoraj miałem plan, żeby iść, słuchajcie, na 10 godzin, ale no kurczę, nie było takiej potrzeby, stwierdziłem, że nie, bo później jak pójdę na 10 godzin, to już całkiem nie zaparkuję w ogóle w tych Niemczech. No i o. Dzisiaj pójdę na 10 godzin, na 15 godzin pracy. Do końca zjazdu nie będę robił 11. Mam jutro zjazd, jutro zmianę z Przemasa. Kurwa, do Przemasa napisać, że jest kurwa ładunek. Ja dobra, dzisiaj to zrobię. Podobno tutaj jak będę jechał na rozładunek, to teren jest górzysty. Bardzo nawet górzysty. Rozmawiałem z Kamilem Odnasierowskiego, też wyustał ładunek i mówi, że tam momentami było 14% pod górę. Także zobaczymy. Można jechać dalszą drogą, w sumie taki kółko trochę zrobić. Ale nie jestem pewien co do tego, bo TomTom mi pokazuje, że tam jest droga zamknięta.
Także będziemy się przebijać takimi serpentynami. No tu już nie jest kurwa jakoś tak rewelacyjnie, ale no zobaczymy co to z tego wyjdzie. Dobrze, że pogodę mamy, nie ma zimy, także można tam sobie w góry jechać. Na górki trochę pojeździć. Także cóż. O, widzicie, o. Pierdolę. Ja uwielbiam takie rajdy. Wycieczka z tkaczykiem po Niemczech, część już nie wiem która. No i widać, że tu raczej zaczynają się takie tereny górzyste. Wstałem dzisiaj o 2:30. I pocisnąłem. Zrobiłem pauzę 45 po drodze. Całą drogę z nasierem na telefonie, więc ten czas jakoś tam fajnie mija w miarę. No i zaraz co? Widzimy się na serpentynkach. Zobaczymy. Co to z tego będzie, nie? Rej. No i w te góry tam pojedziemy. Mógłby jechać dalej, no ale nie mam pewności, że tam nie będzie droga zamknięta. Jakby była tam zamknięta, to ja będę w ciemnej dupie. Ty, do B317 co? Aha. No to jest, to jest. To faktycznie ta droga jest zamknięta, bo było tam, że jest kurde zamknięta. W ogóle jest to na znaku, ta nasza miejscowość pewnie jeszcze nie będzie. Nie ma jeszcze na znaku. My jedziemy do miejscowości Unzwal, czy jakoś tak. Szkoda tylko, że 22 tony. No ale cóż. Jedziemy w góry! Micha! Ale widok tych gór jest naprawdę przepiękny. Słoneczko świeci, jest bardzo ładna pogoda. Powiem, że mi się chce jechać w te góry, no ale będzie fajnie, zobaczycie, kurde. No nie chodzi już, wiecie, jakieś tam niebezpieczeństwo czyhające na mnie w tych górach, tylko chodzi o to, że ja mam 20, prawie 3 tony, no 22 netto, nie? No i już się ciągnę tutaj, chociaż nie widać żadnego wzniesienia. No ale chyba Fafik da sobie radę z tym wszystkim. Oby tylko takiej szerokości droga była i będzie fajnie. A tak te góry, no to robią robotę, nie? No o, już widzę, że zaczyna się. Fajnie. 4 metry za 900 metrów. Szofer od nas się rozkoło mówi, że przechodzi, także spoko. No i już tutaj napieramy w górę. Panie, oła. O, i to jest dobry znak. Te ciężarówki to jest, słuchajcie, dobry znak. Ponieważ jeśli tam jadą ciężarówki, jeśli stamtąd przyjechały ciężarówki, to ja też tam dojadę. Dobra, 4 metry to wchodzimy na pizie. Zęby tylko zacisnąć. I wchodzimy. Ale słowa nie mogę powiedzieć, jest bardzo, bardzo ładnie. Też powinienem się zająć trochę rozglądaniem się na każde strony, a nie kręceniem filmów. Znaczy w sensie podziwianie widoków. Chciałbym też sobie popodziwiać. Tak się zastanawiam cały czas, czy wy dobrze to widzicie.
takie zakrętaski. Trochę mi to przypomina Czechy. Jak się na Lubawkę jeździło. Jeszcze busem, bo na Lubawce jest przecież zakaz dla ciężarowych przejścia. Lancia Stratos. Kurde, fajnie. No ale tu to jeszcze jest prosto chyba. Dopiero tu się zacznie. No i cały czas na razie, kurwa, wjeżdżam pod górę, ej. O co tu chodzi? Pierdolę, ja przecież wszystkie oszczędności. Miałem 26 litrów przed chwilą. 27,3 w tym frakcie spalania. No i 60 na godzinę. Pedał, kurwa, w podłodze wciśnięty. Wciągamy się. No, także właśnie minąłem znak, że jeszcze po 2 km przejechanych 14% w górę, jeszcze 7 km 14% w górę. Że taka sytuacja, o, dobrze, tak. Osobówka mnie wyprzedziła. A pierdolę, oby ten DAF, kurwa, wytrzymał, bo jak nie, to będzie lipa. Dobra, ja tu się muszę zająć robotą, bo tu jest coraz gorzej. No bo dobra, zobaczycie ten winkiel teraz, patrzcie, ten przed nami taki lizaczek. Dobrze, że w lewo. Wolę w lewo niż w prawo, bo więcej widać wtedy. A tutaj też mamy ładnego winkla, kurwa. Na szczęście mało samochodów tędy jeździ. Nie no, wszystkie oszczędności puszczę w powietrze. No, widzicie tą Audi, z jakiego winkla wyjeżdża? Teraz ja, moja kolej. Pa. Nawrotka, panie. Stój, bo nie wejdziesz. Pierdolę, i dalej wspinaczka, ty. Dobra, ten nawrót to będzie, kurwa, hardkorowy. Tu pod górę będziemy wjeżdżać. Ja pierdoczę. Coś w ogóle zaczyna tak lekko pośmiardywać. Pa. O, panie. O, panie. Dobra, daliśmy radę, nie? Ty, no zaraz będę, kurwa, ponad tutaj wszystkiemu. Muszę przeskoczyć ten szczyt. Ile jeszcze pod tę górkę tu trzeba podjeżdżać? Coś tak mi lekko zaśmierduje, jakby coś się, kurwa, fajczyło. Dobra, ubezpieczone. Kurwa, czego mam nagrane, że taka góra i DAF się sfajczył. 14 km do celu, także tyle to już przeżyję. Temperatura w normie. Jedyne to spalanie. Kurde, boli mnie strasznie, bo oszczędzałem całą drogę. No życie, no życie. No taki ładuneczek po prostu. O. I kolejne takie teraz już takie bardziej widzę lightowe. O, następna ciężarówka. Zjeżdża. No ten to załadowany z góry będzie miał, kurwa, ciężko tam zjeżdżać. Ja pierdzielę, ta góra się kiedyś skończy, ludzie.
cały czas idę w górę, cały czas. Uff, czyżby było z góry teraz już? Patrzcie, tu jeszcze śnieg leży. Ale jaja. Dobra, teraz będzie z góry, ja muszę tutaj retarderem operować. Także zjeżdżam z tej góry. Cały czas na retarderze. Doganiam gabaryt, więc już to lepiej nie będzie. Tutaj nie wyprzedzimy. O, patrzcie, jak to ładnie. O, no i... Między tu wódka, zakąskę, kuźwa. No pcha trochę te 22 tony, wam szczerze powiem. Pa tutaj, no i weź tu się nie zesraj w gacie, kurwa. Weź tu bądź mądry i się nie zesraj w gacie, ty. Dobra, bo i tak zaraz mi bateria padnie, więc zobaczcie tutaj ostatni taki widok z tej, z tego przejazdu. No tutaj ta droga, co tam, o, samochód z przodu jedzie, to, to tutaj zawijamy w tą drogę. Rogala. O, zaraz pociągnie po barierach. Wchodzimy, ja tu nic nie... Dobra, trochę tam widzę w lusterku, co się kurwa dzieje. Resztka baterii. Resztka baterii, słuchajcie. Więc o. Nawrocik. I dalej w dół. Dobra, to już nie ma co tutaj pokazywać. To taka właśnie, o, taka droga. Taka właśnie droga. Dobra, ja jadę. Bateria już mi się tak kończy. Widzimy się na rozładunku. Resztkami sił nagrywam. Bateria zaraz padnie. Dobra, wszystko mamy. Dokumenty, słuchajcie, kontrola, tacho zerowane. Tacho w porządeczku. Dobra, zajadę, to to uprzątnę. Kurde, zostało mi kilometr. Kilometr 200 do zrzutki. Patrzę, mówię, no nie, pięknie. Komitet. Komitet powitalny. Dziękuję, do widzenia. Dobra, słuchajcie, przelatuję teraz z powrotem tymi górami, ale nie będę tego nagrywał, puszczę wam timelapsa. Puszczę wam timelapsa z tego przejazdu. Ja już tutaj rozładowałem, zapierdzielam, załadować 116 km i jestem na miejscu, także... Także malinowo, git malina fest. Co, lecimy z tym timelapsem.